Jestem Helena Bednarek. No, mam już 77 lat. Jestem najstarsza w zespole. No już jestem 18 lat. Ja nazywam się Halina Duda. Do zespołu należę 18 lat. Pierwsze z koleżanką jesteśmy. No i cóż, bardzo jestem zadowolona. Kierownik. Nazywam się Kazimierz Cichoń. Jestem współzałożycielem tego zespołu. Te formy, które powstają w miasteczkach, w mniejszych, wioski, wioseczki, ja myślę, że to jest niezmiernie cenne. My mamy strój dolnośląski, oryginalny. Czy było łatwo? No nie było łatwo. Wszystkie dokumenty, które są tu w naszym muzeum w Sycowie, świadczą o tym, że ciągle należeliśmy do Dolnego Śląska i chcieliśmy nie zatracić tego, żeby nam nie przyszyli łatki z Wielkopolski, więc żeśmy zadbali o to, żeby te stroje dolnośląskie tutaj zaistniały i też tak to się stało. Kto szył te stroje? Wiecie panie? Tak, to jest w Rzeszowie. A projektował? I też oni projektowali, was, ale tak, nasz kierownik szukał. Szukaliśmy oryginał to jest zdjęcie, tak. Zdjęcie w kolorze. Aha. I na tej podstawie potem była pewna propozycja, podpowiedź, sugerowaliśmy, że ma być to i to. Piosenki oryginalne z Sycowa samego. Powiedzieli ludzie, że w Sycowie dobrze, a to trzeba robić, aż się skóra podrzy. Zaczyna się taka piosenka oryginalna z Sycowa. Kto to zbierał? Zbierał pan świętej pamięci dr Majszak. Mianowicie zebrał z Syców, Międzybórz, Namysłów, te rejony zebrał i to jest takie cenne. I my mamy te piosenki, które też śpiewamy, ale dzisiaj akurat już nie śpiewają, no myśmy sobie wybrali inne. Ale dbamy o to, by śpiewać nie tylko piosenki spoza, oczywiście z Dolnego Śląska przeważają, ale też śpiewamy piosenki, które dotyczą naszego miasta, naszego rejonu. Byliśmy na Ukrainie, reprezentowaliśmy na przykład rejon, ale mówię o Ukrainie, w Berdyczowie, w okolicach. Kultura polska była przedstawiana, że to reprezentowaliśmy. Tą naszą kulturą polską byliśmy w Niemczech. No jeździmy, byliśmy w Krakowie, no tak się jeździ. Nie ulega wątpliwości, że każdy występ jest ważny, nawet tam w naszym rejonie, czy to mała wioseczka, to jest wszystko cenne, bo pokazujemy, jak to wszystko wygląda. To jest coś takiego, że no, trzeba to utrzymać, bo to jest dusza. Kultura to jest dusza. Trzeba to lubić, tak. Przede wszystkim, nie?